Cześć, jeżeli posiadasz już stronę internetową, to prawdopodobnie zależy Ci na tym, aby była ona jak najbardziej skuteczna, czyli generowała jak najwięcej konwersji w postaci np. dokonanych sprzedaży czy kontaktów od potencjalnych klientów. W tym filmie pokażę Ci bardzo proste i ciekawe narzędzie analityczne o nazwie Hotjar, dzięki któremu będziesz mógł w prosty sposób zobaczyć, jak użytkownicy zachowują się na Twojej stronie. I to bardzo dosłownie zobaczyć jak, a także przeanalizować, czy Twoja strona zawiera jakieś błędy, słabe punkty lub cokolwiek innego, co może wpływać na to, że jest po prostu mniej skuteczna. To wszystko w bardzo prostej, przyjaznej, wizualnej formie, także zapraszam do oglądania. Na początku powiem Ci, jak działa Hotjar. Przejrzymy sobie stronę internetową Hotjara, zobaczymy, jakie tam są możliwości. Następnie wejdziemy sobie już do panelu, pokażę Ci interfejs tej aplikacji. Przejrzymy sobie przykładowe raporty oraz wyciągniemy jakieś przykładowe wnioski z tych raportów, po to, abyś mógł w późniejszym czasie samodzielnie analizować tego typu dane i wyciągać odpowiednie wnioski. Żeby już nie przedłużać, zapraszam do ekranu, zobaczymy, jak działa Hotjar. Jesteśmy na stronie hotjar.com, tutaj właśnie znajduje się to narzędzie, o którym będziemy mówić. Zobaczmy sobie może, co tutaj w ogóle jest, a później przejdziemy do panelu tej aplikacji i sprawdzimy sobie przykładowe raporty. Całe narzędzie składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest analiza zachowania, druga część to jest feedback. W analizie zachowania mamy trzy raporty. Pierwszy to są heatmapy, czyli tak zwane mapy cieplne. To są takie nakładki na naszą stronę internetową, które pokazują, w które elementy naszej strony ludzie klikają, jak głęboko tą stronę scrollują, jak ruszają po niej myszką i tak dalej. Nagrania to są nagrania sesji użytkowników na stronie, czyli możemy dokładnie widzieć ekran i myszkę, jej ruch, wszystkie akcje typu kliknięcia i tak dalej, jakie wykonał konkretny użytkownik. Kolejna możliwość raportowania to są lejki konwersji. Przydaje się to na stronach, które mają jakąś konkretną ścieżkę konwersji, na przykład sklep internetowy, który może mieć, powiedzmy, stronę główną jako stronę wejścia, dalej stronę, powiedzmy, koszyka, stronę wypełnienia kosztów i opcji dostawy, następnie stronę podziękowania. Możemy sobie dzięki Hotjarowi mierzyć, na której z tych podstron jaki odsetek osób zrezygnował z dalszego przeglądania strony, oraz w połączeniu z tymi nagraniami czy z tymi mapami cieplnymi przeanalizować, co tam mogło pójść nie tak. Kolejna część Hotjara to jest feedback i to są takie proste ankiety, tak jak widzisz na przykład tutaj. Strona pyta, jak oceniasz swoje doświadczenia w obcowaniu, powiedzmy, z tą stroną. Może to przybrać formę takich buziek, czy jakiejś ankiety lub jakiejś innej formy. Generalnie bardziej nas interesuje ta część odnośnie zachowania. Ten feedback możemy sobie potraktować jako dodatek. Jak ktoś ma ochotę, może sobie tutaj przejrzeć tą stronę, zobaczyć, co tutaj jeszcze jest. Zaczynamy korzystać z tego narzędzia przez kliknięcie guzika Try it free. Tam mamy formularz rejestracji, zakładania konta. Jednak tego tutaj nie będziemy robić. Pokażemy raczej możliwości, jakie daje to narzędzie. Warto też zajrzeć do cennika. Musimy wiedzieć, że tutaj mamy opcję Basic, która jest darmowa. Ona ma limitowane raporty, jednak mogą one być w pełni wystarczające, jeżeli nie mamy przesadnie dużego ruchu na naszej stronie internetowej. Ewentualnie zawsze możemy tą opcję rozszerzyć na przykład do plusa w takiej cenie, lub jeżeli mamy jakieś dodatkowe, większe wymagania, przejść sobie do tych innych opcji. Natomiast będziemy korzystać z Basica, z tych bezpłatnych rzeczy, także przejdźmy już sobie do interfejsu aplikacji. Po zalogowaniu, po ustawieniu tych wszystkich opcji będziemy widzieć coś takiego. Ja tutaj dawno nie miałem aktywnego żadnego raportu, więc tutaj wszędzie są zera lub informacje, że coś jest nieaktywne. Natomiast te liczby będą się zmieniać, jeżeli narzędzie będzie działać. Pierwsza rzecz to są heatmapy. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Wchodzimy sobie w taki przykład. No i mamy tutaj screen z całej strony internetowej z takimi pozaznaczonymi plamkami, które oznaczają w tym momencie kliknięcia, ponieważ to mamy zaznaczone na górze.
Kolor według legendy, tutaj po prawej stronie czerwony, to jest bardziej popularny, niebieski mniej popularny. No i możemy sobie przejrzeć, w które miejsca na naszej stronie ludzie klikają, właśnie patrząc na te plamki. Możemy to analizować na różnych urządzeniach. Widzimy tutaj desktop, czyli komputer, widzimy tablet i komórkę. Możemy to sobie w ten sposób przerabiać. Poza kliknięciami mamy też ruch myszką. No, wygląda to tak. Myślę, że nie do końca będzie to tutaj istotne, ale już na przykład scrollowanie to może być coś, co nam się przyda, ponieważ widzimy, jak głęboko na naszej stronie ludzie schodzą i to może być sygnał, że na przykład nasza strona jest za długa czy za krótka. Generalnie do wniosków przejdziemy sobie w dalszej części filmu. Natomiast jeżeli chodzi o hitmapy, możemy sobie ją pobrać, mamy tutaj jeszcze jakieś inne opcje, to na razie nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że możemy sobie zobaczyć, jak ludzie klikają naszą stronę. Mamy też tutaj jakieś opcje podpowiedzi, jak ktoś będzie chciał się bardziej w to zagłębić. Kolejna sekcja to są te nagrania sesji na naszej stronie. Mamy tutaj, skąd wchodził dany użytkownik, na jaką stronę wszedł, czyli gdzie wylądował, oraz skąd wyszedł. Czyli jak widać, te strony mogą się różnić. To oznacza, że ktoś przeszedł na przykład w tym wypadku przez 6 stron różnych, podstron powiedzmy, wykonał w tym czasie 12 akcji, czyli na przykład scrollowania, kliknięcia i tak dalej. Spędził na stronie 8 minut i to było tego dnia o tej godzinie. Możemy sobie odtworzyć te nagrania, klikając w play po prawej stronie. Ja tu pokażę tylko jakiś przykład, żeby było wiadomo, o co chodzi. Powiedzmy, że coś takiego, klikam play. Otwiera mi się tutaj nowy odtwarzacz. Widzimy na dole taką oś czasu. Na tej osi są zaznaczone akcje, po najechaniu sobie je widzimy. Widzimy, że tu są tapnięcia, scrollowania, otwierania nowych podstron też będą zaznaczone. Możemy sobie to cofać, zmieniać tego szybkość, przerzucać się między pauzami, czyli nie będziemy oglądać, gdy użytkownik nic nie robił. No i zobaczmy sobie, jak wygląda taki przykładowy film. To jest oczywiście prędkość razy 2. Widzimy, gdzie człowiek się zatrzymuje, w co klika, co tutaj robi dalej i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie będziemy tutaj już wchodzić głębiej. Generalnie mamy takie, powiedzmy, nagrania z sesji użytkowników na naszej stronie, a po prawej stronie mamy informacje, skąd, na jakim urządzeniu, na jakiej przeglądarce i tak dalej. Możemy też sobie tutaj wprowadzić jakieś notatki i zobaczyć, jakie dokładnie były akcje i kiedy. W ten sposób możemy sobie przeanalizować wszystkie filmy. Oczywiście nie będę teraz tego robił. Przejdźmy sobie jeszcze do tych lejków. Akurat na tej mojej stronie testowej te lejki niekoniecznie mają sens, ponieważ w zasadzie obojętnie, na jaką stronę człowiek wejdzie, to nie musi być strona główna. Później może przejść do kontaktu i w zasadzie to jest koniec konwersji na mojej stronie. Natomiast w przypadku sklepów internetowych czy jakichś stron, gdzie rejestrujemy sobie, ja tu akurat chyba nawet nie mam nic dodanego, ale powiedzmy, że zobaczymy sobie to w tym miejscu. To jest to, gdzie już byliśmy, czyli mamy jakąś tam stronę główną, jakiś koszyk, czy stronę dostawy oraz stronę podziękowania. No i widzimy, w którym miejscu ludzie odpadają, więc powiedzmy, że takie coś, co widzisz tutaj na ekranie, będzie w tym miejscu po kliknięciu sobie w konkretny lejek. Mamy też formularze, tu akurat miałem na stronie jakiś formularz wtedy, więc są pola, które były, interakcje z tym polem, ile osób je wypełniło, ile osób zostawiło puste, ile osób odpadło na którym polu, czyli przestało wypełniać formularz, ile osób wypełniło, nie wypełniło, generalnie tego typu informacje na temat formularzy. Ankiety, ja tutaj akurat nie miałem nic dodanego, ale w tym miejscu będzie też panel, w którym będą zebrane wyniki z tych wszystkich ankiet, tych buziek i tak dalej. Więc tak samo te pozostałe tutaj elementy. Jednak my skupiamy się tu generalnie na tych hitmapach, nagraniach, ewentualnie na lejkach, jeżeli mamy sklep internetowy czy jakąś stronę z systemem rejestracji lub jakąś taką
jednolitą ścieżką konwersji. I teraz przykładowe wnioski, jakie można wyciągnąć z Hotjara. Przede wszystkim, które linki są popularniejsze, które mniej popularne w naszym menu. Być może warto zrobić tutaj jakieś roszady, coś poprzestawiać, tak żeby to, co jest bardziej popularne, było po prostu bliżej czy bardziej pod ręką. Być może niektóre linki w ogóle nie są klikane, wtedy może warto przesunąć je na przykład do stopki, ponieważ zajmują tylko nam miejsce, rozpraszają użytkownika. Często może się zdarzyć, że ludzie klikają w coś, co nie jest linkiem, na przykład jakieś obrazki, czy jakieś przyciski, tabelki, cokolwiek, co mogłoby się wydawać, że jest podlinkowane, ale w rzeczywistości nie jest. Możemy zdiagnozować takie elementy i na przykład je podlinkować, żeby usprawnić poruszanie się po stronie naszym użytkownikom. Dalej, do jakiego momentu ludzie scrollują stronę? Być może ona jest za długa, być może warto sprawić, żeby była bardziej kompaktowa, na przykład na urządzeniach mobilnych, w jakiś inny sposób poukładać tę treść. W co ludzie klikają, czy na stronie mobilnej, czy też na desktopie, czy docierają do ważnych treści, jeżeli mamy coś na przykład na telefonie zbyt nisko, widzimy, że ludzie tam nie docierają. Być może warto to jakoś przerobić, poprzestawiać, tak żeby lepiej docierać z tą informacją, z którą chcemy dotrzeć. No i podobne analizy możemy tworzyć dla strony głównej, dla podstron, dla wszystkich generalnie treści w naszym serwisie, z tym, że konto darmowe ma, zdaje się, że 3 hitmapy aktywne, więc jeżeli chcemy ich więcej, musimy tam wykupić konto plus lub ewentualnie kasować te, które już przeanalizowaliśmy i wprowadzić sobie nowe. Z nagrań, jeżeli mamy dużo sesji takich krótkich, kilkosekundowych, być może oznacza to, że strona zbyt długo się wczytuje. Możemy sobie to sprawdzić narzędziem PageSpeed Insights w jednym z moich filmów, dokładnie jak być wyżej w Google, 5 wskazówek SEO. Omawiałem to narzędzie, więc można sobie tam zajrzeć. Jeżeli widzimy, że ludzie jakoś bardzo chaotycznie poruszają się po stronie, być może treść jest źle poukładana, być może jest tego za dużo i ludzie nie mogą się na tej stronie odnaleźć. Możemy wychwycić jakieś niedziałające linki, jakieś błędy formularza czy innego rodzaju błędy, które być może użytkownicy w praktyce napotkali, a ty nie miałeś pojęcia o tym, że one istnieją. Analiza ścieżki zakupowej w sklepie, gdzie występują problemy, jakiego typu. Możemy sobie to bardzo ładnie na tych filmach zobaczyć. Okienka typu pop-up, czyli coś, co nam się pojawia na stronie jako taka nakładka nad treścią. Możemy zobaczyć, czy na przykład są jakieś problemy z zamykaniem tych okien, czy na przykład ludzie od razu wychodzą ze strony, gdy zobaczą, że takie okienko się pojawia, wtedy może warto je wyłączyć, przeanalizować, czy one są potrzebne. Dalej, na ile podstron i na jakie podstrony ludzie wchodzą, być może jeżeli chcemy ich jakoś inaczej pokierować niż to, jak oni rzeczywiście chodzą po tej stronie, warto przearanżować jakoś treść. Być może ludzie mają problemy z jakimiś rzeczami, które dla nas są oczywiste jako właścicieli tej strony, ale niekoniecznie dla użytkowników, więc tego typu rzeczy też możemy wychwycić na tych filmach. Czy ludzie oglądają slajdery? To jest taki bardzo popularny element, który potrafi obciążyć stronę, ponieważ tam na przykład wczytuje się dużo zdjęć. Ten kod, powiedzmy, też w jakiś sposób obciąża stronę, a ludzie na przykład w ogóle tego nie oglądają, więc wtedy dobrym pomysłem byłoby usunięcie slajderów. Czy ludzie trafiają do jakichś ukrytych sekcji na stronie? Czasami na stronach mamy takie rzeczy, że musimy rozwinąć jakąś treść, klikając na przykład w jakiś nagłówek i wtedy wyświetla się nam jakiś opis. Możemy sobie przeanalizować, czy ludzie rzeczywiście wiedzą, jak z tego korzystać. Lejki i konwersje, pozostałe raporty, w którym momencie lejka ludzie wychodzą, co możesz zrobić, aby to poprawić, więc tego typu rzeczy. No i ten cały feedback, czyli ogólne informacje, co ludzie myślą o tej stronie, czy mają jakieś komentarze, być może powiadomią cię o jakichś błędach, o których nie wiedziałeś i tak dalej, i tak dalej. Jak widzisz, z Hotjara można wyciągnąć naprawdę dużo wniosków i może być on bardzo pomocny w analizie naszej strony internetowej. Jak dążyć do tego, żeby strona była jak najbardziej skuteczna, czyli w zasadzie wrócimy do tytułu tego filmu, czyli jak zwiększyć jej skuteczność. Generalnie powinniśmy analizować dane z narzędzi typu Hotjar czy innych narzędzi analitycznych. Tutaj akurat skupiamy się na Hotjarze. Następnie wprowadzać stosowne poprawki na naszej stronie, a później analizować dane ponownie.
i sprawdzać, czy naniesione przez nas poprawki przyczyniły się do tego, że mamy więcej konwersji, czyli więcej zapytań, więcej sprzedaży i tak dalej. Tak naprawdę optymalizacja strony, poprawa jej skuteczności jest procesem, który trwa, jest w zasadzie procesem ciągłym, należy robić to cały czas. To nie jest tak, że zbudujemy stronę internetową, zostawiamy ją sobie na parę lat, żeby sobie żyła swoim życiem. Jeżeli chcemy rzeczywiście podejść do tego porządnie i chcemy, aby ta strona generowała dla nas jak największe zyski, powinniśmy stale nad nią pracować, poprawiać, usprawniać, sprawdzać dane, optymalizować i tak dalej, do czego Ciebie zachęcam. Dlatego też publikuję tego typu filmy, abyś Ty jako właściciel strony mógł samodzielnie tego typu raporty analizować. Jeżeli masz już stronę, ale nie masz jeszcze Hotjara, chciałbyś z tego rozwiązania skorzystać i poszukujesz kogoś, kto wdroży część techniczną, to z chęcią Ci pomogę. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną przez stronę www.arturkosiński.pl. Chętnie wykonam dla Ciebie tą część techniczną. Wdrożę te wszystkie ustawienia, abyś mógł po prostu później zbierać raporty, czy tylko sobie odświeżać te wszystkie elementy i już tak jakby na stałe móc korzystać z tego narzędzia. Jeżeli jeszcze nie masz strony internetowej, a chciałbyś taką stronę posiadać, to również mogę Ci pomóc. Moja firma od kilku lat realizuje tego typu projekty. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.arturkosiński.pl i skontaktujesz się ze mną. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu pod tym filmem. A jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach tego typu, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i zapisz się na newsletter na mojej stronie. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.